Z tego filmu dowiesz się jak powstało państwo Mieszka I, jakie znaczenie dla państwa Polan miało przyjęcie chrztu przez jego władcę i jakie terytoria przyłączył do swego państwa Mieszko I. Zapraszam! Plemie Polan zamieszkiwało okolice Gniezna. To ten najciemniejszy obszar w centrum mapy. Plemieniem tym rządzili książęta z dynastii Piastów, czyli Siemowit, potem Leste, a po nim Siemomysł. Po Siemomyśle w 960 roku władzę przyjął jego syn, książę Mieszko I. Gdy zasiadał na tronie, jego państwo zajmowało dużą część dzisiejszej środkowej Polski. A że Mieszko był władcą walecznym, szybko zaczął sobie podporządkowywać ziemie należące do innych plemion, czyli Pomorzan na północy oraz Wiślan, Ślężan i Opolan na południu. W ten sposób kraj Mieszka bardzo przypominał obszar dzisiejszej Polski. No może bez części północno-wschodniej, czyli Warmii i Mazur, bo tam z kolei żyły plemiona Prusów. A skąd wzięła się nazwa kraju Mieszka – Polska? Oczywiście od nazwy plemienia Polan. Z kolei nazwa tego plemienia prawdopodobnie wzięła się od słowa pole, oznaczającego też otwartą przestrzeń. To by się zgadzało, bo Polanie żyli wśród pól i głównie zajmowali się rolnictwem. Nazwa Polska pierwszy raz została użyta w zapiskach pod koniec X wieku. A najstarszy zapis powstały na ziemiach Polski, jaki znamy, widnieje na srebrnym denarze wybitym za czasów rządu Bolesława Chrobrego. Napisano tam po łacinie Princes Polonie, co możemy przetłumaczyć jako książę polski. Ale wróćmy do mieszka. Chciał on nie tylko powiększyć swoje państwo, ale też dążył do tego, aby wzrosło znaczenie Polski na tle innych krajów europejskich. Mieszko wiedział jednak, że tak długo jak będzie poganinem, nie będzie przez innych władców traktowano jako równoważny partner. W tamtych czasach liczyli się tylko władcy chrześcijańscy. Z tego powodu polski władca postanowił się ochrzcić. Wykalkulował, że najbardziej opłaci mu się przyjęcie chrztu za pośrednictwem sąsiednich Czech. W ten sposób chciał zawrzeć sojusz z Czechami, a z drugiej strony chciał rozbić sojusz Czechów i Wieletów, z którymi toczył wojny. Aby dodatkowo potwierdzić polsko-czeski sojusz, Mieszko wziął ślub z córką czeskiego księcia Bolesława Srogiego, a było jej na imię Dobrawa. Szest Mieszka I miał miejsce w 966 roku. Ciekawostka. Nie wiemy, gdzie Mieszko przyjął swój chrzest. Naukowcy przypuszczają, że mogło to być w Gnieźnie, w Poznaniu lub w Ostrowie Lednickim, czyli na wyspie, na jeziorze Lednickim pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. Od tego czasu na ziemiach polskich zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo i tępić bóstwa pogańskie, co symbolicznie przedstawia obraz Jana Matejki zatytułowany Zaprowadzenie chrześcijaństwa. Widzimy na nim Mieszka I, który mocno opiera się o Duży Krzyż, w jego ręku widzimy miecz, który ma symbolizować silne rządy. Nieco dalej, na lewo, ze świecą w ręku stoi Żona Mieszka, dobrawa. Ta zapalona świeca jest symbolem nowej wiary. A tu widzimy biskupa Wojciecha, który szci brata Mieszka, Czcibora. Choć po prawdzie biskup Wojciech przyjechał na ziemię polskie już po śmierci Mieszka. W każdym razie w Polsce zaczęto krzewić chrześcijaństwo. W 968 roku w Poznaniu powstało nawet pierwsze polskie biskupstwo z pierwszym biskupem Jordanem. Na rozkaz władcy w Grodach zaczęto budować kościoły i kaplice. A co na to wszystko poddani Mieszka? Cóż, nie chcieli oni przyjmować nowej religii, zamiast niej dalej woleli czcić swoje pogańskie bóstwa, ale teraz musieli robić to w tajemnicy lub po prostu w mniejszych ośrodkach położonych dalej od książęcych siedzib. Mieszko, przyjmując chrzest, chciał podnieść znaczenie Polski na arenie międzynarodowej i rzeczywiście mu się to udało zacieśnił więzi z innymi zachodnioeuropejskimi państwami, a zachodnioeuropejska kultura i osiągnięcia łatwiej mogły rozwijać się w kraju Mieszka. Ciekawostka: Świętosława, córka Mieszka i Dobrawy, została żoną króla Szwecji, a gdy ten zmarł, poślubiła władcę Danii, Norwegii i Anglii. Jej synowie zostali władcami takich państw jak Szwecja, Dania, Norwegia i Anglia. Dodam jeszcze, że syn, który zasiadł na tronie Anglii czyli Knaut Wielki, okazał się jednym z najwybitniejszych władców średniowiecznej Anglii. Ale wracamy do Polski. Księża, którzy przyjechali na ziemię polskie, zaczęli głosić, że władza mieszka pochodzi od Boga, a każdy, kto chciałby wzniecić bunt przeciwko władcy, nie tylko łamie prawo, ale przede wszystkim popełnia ciężki grzech. W ten sposób władza mieszka umocniła się także wśród jego poddanych. Duchowni, którzy, jak pamiętamy, byli osobami dobrze wykształconymi, zaczęli zakładać szkoły, leczyli chorych, pomagali ubogim, a chłopów nauczyli nowoczesnych metod uprawy ziemi zaczęła rozwijać się kultura i sztuka. Tworzono biblioteki i gromadzono dzieła sztuki rzeźby, malowidła czy naczynia liturgiczne. Od tej pory na ziemiach polskich zaczęły powstawać murowane budowle, kościoły i klasztory. Przyjęcie chrześcijaństwa miało też wpływ na zacieranie się różnic pomiędzy poszczególnymi słowiańskimi plemionami. Powoli zaczęły zanikać odrębne kulty religijne i zwyczaje, a społeczeństwo polskie z pokolenia na pokolenie stawało się coraz bardziej jednolite. Mówiłam już, że Polska za czasów mieszka znacznie poszerzyła swoje granice. Nie podobało się to margrabiemu Chodonowi, który stał na czele sąsiadującej z polską Marchi Łużyckiej. Wobec tego w 972 roku zaatakował on polskie ziemie. Główna bitwa pomiędzy wojskami Chodona i Mieszka miała miejsce pod Cedynią nad Dodrą. Zwyciężył mieszko, a Chodon i garska jego armii ledwo uszła z życiem. To wydarzenie ostatecznie utrwaliło władzę księcia Polan na Pomorzu Zachodnim, a cesarz niemiecki, zaniepokojony zarówno konfliktem, jak i rosnącą potęgą Mieszka, wezwał obie strony do zaprzestania walk. Na marginesie powiem tylko, że bitwa pod Cydynią to pierwsza bitwa w dziejach Polski utrwalona w źródłach pisanych, dzięki czemu możemy dokładnie określić jej datę. I już zupełnie na koniec chcę jeszcze wspomnieć o pewnym dokumencie o nazwie Dagome Judex, jest to najstarszy dokument zawierający opis polskich granic. Dagome to imię, pod którym występuje tu Mieszko. W tym piśmie Dagome oddaje swoje państwo pod papieską opiekę. Dlaczego ten dokument w ogóle powstał, nie wiadomo. Co ciekawe, do naszych czasów nie zachował się jego oryginał, a jedynie streszczenie powstało jakieś 100 lat później, czyli w 1099 roku. Zapamiętaj najważniejsze. Państwo polskie powstało dzięki władcom plemienia Polan z dynastii Piastów. Początkowo rządzili oni w Wielkopolsce, a w X wieku podporządkowali sobie sąsiednie plemiona słowiańskie. Pierwszym historycznym władcą Polski był Książę Mieszko I. Przyłączył on do państwa Polan Pomorze, Śląsk i część Małopolski. Pod koniec życia władał obszarem zbliżonym do dzisiejszej Polski, z wyjątkiem ziem północno-wschodnich. Ważnym osiągnięciem Mieszka I było przyjęcie chrztu w 966 roku. Było to możliwe dzięki małżeństwu władcy z czeską księżniczką Dobrawą. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I zapoczątkowało chrystianizację Polski. Jednocześnie wzmocniło pozycję naszego kraju w Europie i przyczyniło się do jego rozwoju kulturalnego.